Mamy tu jeszcze jeden punkt widokowy. Pokażę powolutku. Jest tutaj ogrom tego kanionu. No, kamera nie odda tego, to nie ulega wątpliwości, ale próbuję podejść w jakieś takie miejsce, żeby było to, tą głębię widać. Tu mam taki tarasik. Oczywiście nie ma tu żadnych zabezpieczeń, jest to doskonałe miejsce dla samobójców, ale ja tutaj podejdę na samą krawędź i pokażę. O, jak to tutaj wygląda. Proszę bardzo. To jest ogrom tego kanionu. Tam w dole, zaraz pokażę, płynie Colorado. No i przy ogromie tego masywu, no to ona wygląda jak cieniutka wstążeczka. W ogóle niknie. Prawie że jej tam nie ma, a ponoć to ona właśnie wypłukała tutaj cały ten wąwóz, no, ten kanion. No to jest, no, ile czasu ona musiała to robić, to jest nie do pomyślenia. Tutaj przed chwilą facet usiadł sobie na tym płaskim kamieniu. Ja też sobie tu na nim stanę i z tego kamienia doskonale widać właśnie tą przepaść tutaj. O, muszę to zmniejszyć, bo powiększyłem. Tu widzimy tą przepaść ogromną. Wiatr ma w plecy, także mnie troszeczkę popycha tutaj w tą przepaść. Ja się opieram. No i tutaj pokazuję, jak to właśnie wygląda. Przed chwilą tam stałem na krawędzi. No. Proszę bardzo. Także miliony lat musiała pracować ta rzeka na to, żeby tyle tutaj wypłukać tego masywu. Oczywiście jest to tworzywo takie poddające się wodzie, bo jest oprócz takiej litej skały, to jest tu taki grunt gliniasty, który daje się wypłukiwać, stąd też pewnie powstał ten kanion. Ta skała tutaj, ona nie jest taka ze sobą związana, tylko połączona, pokruszona, połączona jest taką masą gliniastą. W związku z tym daje się wypłukać i obsuwają się potem te głazy. Woda to wszystko zabiera. Well done, come on.